Załoga Enterprise rusza w nieznane. Z nowym reżyserem, więc dlatego w nieznane. Star Trek w nieznane to kolejna już trzecia współczesna odsłona przygód załogi Federacji. Pierwsze dwie, wyreżyserowane przez J.J. Abramsa, bardzo mi się spodobały, co jest zaskoczeniem, ponieważ nigdy nie byłem wielkim fanem tej serii. Czy to starej, z oryginalną obsadą, czy też Generation, czyli serii z Patrickiem Stewartem. Oglądałem je, ale bez wielkiego uśmiechu na ustach. Tutaj jednak za kamerą stanął nowy dowodzący, Justin Lin, reżyser Szybkich i Wściekłych, więc mogłem mieć prawo do pewnego niepokoju względem tego projektu. A przede wszystkim dlatego, że pierwszy zwiastun był bardzo... dziwny i kiepski. I dziwny, strasznie. Ale o dziwo i dzięki Bogu, najgorszy nawet zwiastun nie oznacza tragicznego filmu. Tak samo jak świetny zwiastun kapitalnego obrazu. Star Trek w nieznane był naprawdę przyzwoitym filmem, a nawet wręcz dobrym filmem i wzbogaconym o coś, czego nawet nie potrafił dodać dobrze J.J. Abrams we wcześniejszych odsłonach. Ale o tym za chwilę. Załoga dowodzona przez kapitana Kirka rusza na samą granicę wszechświata. Tam napotyka na największe zagrożenie, z jakim kiedykolwiek musiała się uporać. Z Irisą Elbą. Znaczy z Kralem, granym przez Irisa Elbę, który dosłownie niszczy statek Enterprise. Załoga, a raczej ci, którzy przeżyli z załogi, muszą radzić sobie na planecie, na której się rozbili, a także w międzyczasie powstrzymać szaleńca, który stara się uwolnić pradawną broń, po to, żeby wykorzystać ją przeciwko Federacji. Pierwszą rzeczą z pozytywów, jaka od razu rzuciła mi się w oczy w tej odsłonie, to to, co mówiłem wcześniej, a czego nie widzieliśmy u Abramsa. A mianowicie, pierwsza część skupiała się na Kirku i jego pochodzeniu oraz trudnych, początkowych relacjach ze Spockiem. Druga na rządzy zemsty, Kirka na Khanie za to, że ten zabił jego mentora oraz rozwinięciu relacji pomiędzy Kirkiem a Spockiem. A w tym obrazie w końcu skupiamy się na załodze Enterprise, na całej załodze, czyli tak jak to było w serialu i moim zdaniem tak jak to powinno wyglądać. I było to bardzo inteligentne zagranie wykonane przez twórców, to żeby załoga została rozdzielona i każdy musiał działać osobno, zdany na siebie lub jednego czy też dwóch innych kolegów. Bones ze Spockiem, czyli trochę cynik i realista, ich niektóre rozmowy powalają na kolana. Kirk z Chekhovem próbują się dostać do rozbitego Enterprise, Sulu uwięziony z Ohurą, starający się dociec tego, co planuje Kral, czy też... jak dla mnie najlepsza para w tym obrazie, czyli Scotty z Yailą, dziewczyną, którą poznał na planecie, a która swoją drogą jest niesamowitym badassem i jedną z najlepszych, świecących, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, postaci w tym filmie. Potrafi przywalić, ale jest także bardzo inteligentna, z ponurą, smutną przeszłością. Simon Pegg, czyli Scotty, odwalił kawał dobrej roboty, ponieważ to on jest współtwórcą scenariusza do obrazu. Udało mu się nakreślić każdą z postaci, każda z głównej postaci miała swój moment, w którym błyszczała. Świetny był także atak na Enterprise od technicznego punktu widzenia, który chyba nawet bardziej mi się podobał od końcowej, finalnej bitwy. Nie to, że finalna bitwa była tragiczna, nie, po prostu była bardziej efektowna. Wydawała mi się bardziej efektowna, kiedy nie wiedziałeś jeszcze, co te statki działające jak rój pszczół potrafią zrobić. I była to jakaś innowacja wprowadzona do tej serii. Świetny był także humor, włącznie z początkową sceną, która mnie powaliła, choć bałem się, że cały film taki będzie, ale nie, humor był tutaj bardzo wyważony i dobrze wykorzystany w odpowiednich momentach. Największą wadą, czy też tym, co trochę dla mnie kulało w tej produkcji, było wykorzystanie Irisa Elby. Miał świetne wejście i świetny finał, ale w środku filmu trochę go zabrakło. Jak Shere Khana w tegorocznej Księdze Dżungli. Co ciekawe, tam też grał go Elba, to znaczy użyczył mu głosu. Jak poznajemy motyw Krala, robi się interesujący. Niestety w środku, kiedy jeszcze nie znamy jego tajemnicy, jest bezpłciowy. I jeszcze jeden motyw ze Spockiem nie bardzo mi tutaj pasował, czy też od razu wiedziałem, jak się rozwinie. Nie chcę spoilerować, nie powiem jaki wątek, powiem tylko, że związany jest on ze starym Spockiem. Można było sobie po prostu go darować. Star Trek jest specyficzną serią, która w większej mierze bierze pod uwagę science niż fiction. Jest tutaj dużo żargonu tak zwanego technobubble, czyli technicznego, którego możesz nie zrozumieć, jak phasery i tym podobne. Seria stara się wyjaśnić, co, jak, działa i dlaczego. Dla przykładu, gdyby w Star Treku występowała moc, jak w Gwiezdnych Wojnach, mielibyśmy pełny opis tego, jak działa oraz na jakiej zasadzie. I właśnie przez to seria ta nie ma tak wielu zwolenników jak Star Wars. Niemniej daję Star Trek w nieznane 7 na 10. Bo dobrze się na tym filmie bawiłem. Nie ma tutaj żadnego naciągania przy tej ocenie. To był dla mnie przyjemny obraz, ale zdaję sobie sprawę, że zapewne nie dla wszystkich będzie taką samą frajdą. Jestem Envy, ja mówię, ty słuchasz. Pozdrawiam i do usłyszenia.